to jest kolejny sprzęt, który ma służyć bezpieczeństwu i jest zakupiony do miejsc, gdzie funkcjonuje ochrona zdrowia, bo tak naprawdę to nie tylko szpitale, ale również innego rodzaju budynki, które działają w tym segmencie. Myślę, że ważne jest to, że właśnie potrafimy, oprócz zapewnienia takiego bezpieczeństwa w tej ochronie zdrowia, w tych ośrodkach, które należą bezpośrednio pod Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, również dostrzegać te potrzeby, które wykraczają nieco poza te nasze bezpośrednie kompetencje i dlatego tak jak 3 lata temu czy 4 pomogliśmy w dofinansowaniu tomografów Nowej Soli, pomogliśmy również w zakupie RTG w Krośnie Odrzeńskim, tak dzisiaj cieszymy się z tego, że nowe USG wylądowało w szpitalu w Sulechowie i będzie służyło temu szpitalowi i będzie pomagało i leczyło mieszkańców powiatu zielonogórskiego głównie. No, szpitale powiatowe to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę trafiają mieszkańcy, to powiat, trafiają obywatele w tej największej potrzebie, bo to są szpitale ratujące życie. I z punktu widzenia tej funkcji jest to najważniejsza część tak naprawdę całego systemu medycznego, więc tym bardziej znalezienie się, jak pan to powiedział, Mercedesa, tudzież Audi, tak, a mówimy tutaj o tomografie, tutaj w szpitalu powiatowym, na pewno będzie dużą pomocą w ratowaniu życia. No i to też jest przy okazji przykład tego, że tutaj płynna współpraca pomiędzy samorządem a administracją państwową no, przynosi efekty, tak? To wypada pogratulować efektywności i sprawności starości Romankiewiczowi. Dlatego, że tak naprawdę no, trzeba po prostu cały czas dążyć do tego, żeby podnosić standard usług i żeby nasza służba zdrowia no, była jedną z najlepszych w Europie. Ten sprzęt liczył sobie lat 13, był po wymianie swojego serca lampy i byliśmy w stanie wykonać z nim 10 badań dziennie. To jest zdecydowanie za mało. Wymieniliśmy sprzęt na nowoczesny, który ma taki potencjał, że może robić 50 badań dziennie, więc to w ogóle jest inny świat. Jeśli chodzi o diagnostykę, to bardzo dobrze na działalność szpitala. Jeśli chodzi o potencjał jakby wykorzystania tego sprzętu, to już tak dobrze nie jest, dlatego że potrzebujemy radiologów do opisów badań. Mam plan i mamy nadzieję, że gdzieś w połowie roku uda nam się pozyskać ludzi do takiej pracy popołudniowej, dodatkowej w celu opisywania badań i jeżeli oni przyjdą, to wtedy ten aparat będzie mógł pracować od rana do godzin wieczora. No to już jest aparat naprawdę bardzo wysokiej klasy i jego cena była gdzieś, dokładnie nie pamiętam, ale około 4 milionów złotych. Są sprzęty najnowszej marki, które na pewno poprawiają jakość diagnostyki obrazowej u pacjentów. Wszelkie jakieś drobne zmiany mogą być szybciej wychwytywane i mam nadzieję, że dzięki tym nowym sprzętom też zmniejszy się czas oczekiwania na badania, bo wiadomo, że te sprzęty mają lepsze protokoły i badanie jest o wiele krócej wykonywane u pacjentów, co też nie stresuje pacjenta tak, który leży właśnie w czasie badania. Każdy pacjent jest indywidualnym pacjentem, który kieruje i kierujemy się jednostką chorobową. Na każdego pacjenta przeznaczamy zupełnie inny czas badania, bo musimy się skupić na skierowaniu i na to, co pacjent potrzebuje w czasie badania, więc ciężko określić. Staramy się jak najwięcej wykonać badań, ale to rzeczywiście to jest ruchoma liczba badań.